dobry wieczór. Chodź tu. O kurczę. Ale się kierownik ustawił. Łóżko małżeńskie. Kurde, tutaj z marmuru. Elegancko. Co to dzisiaj będziemy kręcić, kierowniku? Nie wiem. Wejście do pokoju? Do skromnego apartamentu. Jacek Olewa, kierownik drużyny w GKS-ie. Okej. Żeby było trochę Bizancji, co byśmy mi mówili. Jeszcze to wyjdziesz. Możemy na kartę? No jasne. Za dużo cukru, panie kierowniku? Piję to, czego mi brakuje. Czyli słodycz. A gdzie jest Tom? Tom poszedł gdzieś chyba. Ale dziewczyno, te braki nie pytaj. Za dawnych czasów sam sobie grałem. W czasach... W latach 70-76 jakaś przygoda z Beldoną, potem jeszcze inne. No i tak została sympatia. Po wielu latach, powiedzmy, bycia biznesmenem, potem się trochę już wiele rzeczy rozleciało. W 2012 roku, w 10, nawiązałem współpracę z Krzyśkiem Nowosielskim w Sokole. No i tak spodobało mi się bycie, powiedzmy, takim pseudomenadżerem w klubie. Pomoc po prostu w załatwianiu różnych rzeczy. W siatkówce znalazłem bardzo dużo sympatycznych ludzi, z którymi bardzo szybko się zacząłem normalnie dogadywać. Po roku okazało się, że awansowaliśmy. Potem się tak stało, że troszeczkę odszedłem od tego. Kierownikiem drużyny, takim menadżerem jakimś został Peter Divisz. No ale jakoś sam zapracował na to, żeby jednak przestać być. No i chyba się mówi z braku laku. Trzeba było szybko kogoś wziąć na tą fuchę, który by to wziął i poogarniał. Zajął się halą, zajął się przygotowywaniem wyjazdów i tak dalej. Zaproponowano mi tą funkcję, no i tak zacząłem sobie współpracować z GKS-em. Największą szkołę przeszedłem za czasów współpracy z Piotrkiem Gruszką, bo to były początki. Pierwsza liga, a plus liga to jest inny świat. To tak jakbyśmy się przesiedli, nie wiem, z autokaru miejskiego, autobusu miejskiego na autokar taki wiposki. Zupełnie inne standardy, inne wszystko. I te 2-3 lata współpracy z Piotrkiem Gruszką to była dla mnie bardzo ciężka szkoła, ale bardzo dużo się dzięki niemu nauczyłem. Oni byli, no nie powiem, przepraszam za psa, ale jest zawsze ze mną. Powolutku wiele rzeczy przejmowałem w swoje ręce. Dzięki temu z bardzo wieloma ludźmi w PLS-ie się tak zaprzyjaźniłem. Zyskałem sporo szacunku, co jest bardzo miłe, że ludzie jakby zawsze wiązali mnie z tą funkcją i uważali, że dużo robię, żeby to wszystko miało jakiś profesjonalny poziom. 2 lata temu najadłem się tam strasznie wstydu wśród zawodników, którzy dostawali takie jedzenie, że chodzili sobie sami do restauracji i było ono lepsze. Więc
postanowiłem po prostu coś zmienić. Znajomi polecili mi ten hotel. Przesłane zapytanie ofertowe. Dzięki, powiedzmy, współpracy z Grzesiem Zytkiem pozbierane to wszystko jest dość, tak bym powiedział, precyzyjnie, z gramaturami, niegramaturami i tak dalej. No i z tym, co chłopaki często chcą jeść, a co mogą jeść, bo to jest też ważne. Także, czy to był jakiś wielki problem? Chyba nie. No, największym problemem zawsze jest znaleźć partnera, który zrealizuje to, co my byśmy chcieli. Dla mnie to dzień wyjazdowy i w ogóle wyjazd jest taki lekki odpoczynek. Bo zawsze w Katowicach, jak cokolwiek się robi, nieważne, czy to jest dzień meczowy, czy nie meczowy, zawsze jest... To są dni pełne niespodzianek często. Rzadko jest tak, żeby po prostu sobie można było coś zaplanować i spokojnie z kartką w ręce to sobie realizować. Ja zwykle kwestie wyjazdów i tak dalej przygotowywuję 2-3 tygodnie przed. Bo no to są... Trzeba po prostu spokojnie usiąść, zastanowić się, jak rozpisać wyżywienie, menu. Rozmowy z hotelami to nie jest jedna rozmowa i wysłanie jednego tego, tylko to jest wysłanie, porozmawianie, dogadanie się po prostu często, co w danym hotelu szef kuchni, czym się czuje najlepiej i oddanie w ręce szefa kuchni tego menu, które ja stworzę na bazie, mówię, współpracy z Grzesiem Zytkiem, pozdrowienia. Tak, żeby to, co dostaniemy, żeby znikało z talerzy, a nie zostało potem z powrotem zabrane do kuchni. A ta chyba taka jedna z najfajniejszych historyjek. No, Piotr Gruszka razem z Andrzejem Zachowskim byli na wiele rzeczy bardzo wyczuleni. Powiedzmy dwie. Jedna w Warszawie, w hotelu. Mieliśmy zawodnika, który nie jadał, o ile dobrze pamiętam, kaszy. Miała być kasza na posiłek, w ramach posiłku. Nie jadał kaszy. No i tam już od początku, jak już miałem go wpisanego w kajecik, że on tej kaszy nie jada, pilnowałem tego, żeby dostał ryż. No i siedzimy przy stole. No i Piotrek zadaje pytanie, czy Andrzej, już nie pamiętam, czy pamiętałem o tym, że jeden z zawodników nie jada kasz. Jezu, zapomniałem. A kuchnia już była, 20 razy byłem w kuchni, pytacie, czy nie zapomnieli. No i jedzie jeden, musi kasza, druga kasza, trzecia kasza, czwarta kasza. No i nagle wchodzi pani z tym i pyta się, a ryż dla kogo? No i widzę taki zabijający wzrok bazyliszka Andrzeja. Ja mówię, ups, zapomniałem. No i tak od tego momentu zaczęło się, że jak było na zasadzie, o cholera, zapomniałem, to wszyscy machali ręką, dobra, pamiętam. Druga historyjka to była, pojechaliśmy do Bydgoszczy. Jesteśmy w takim hotelu, do którego wszyscy jeździli. No i zamówiliśmy, zresztą w uzgodnieniu z Grzesiem Zytkiem, kotlet cielęcy. Każdemu się wydawało, że cielęcina to jest coś dietetycznego, delikatnego. No więc kotlet cielęcy to musi być idealna rzecz na wieczorny posiłek. No i dostaliśmy tego 20 cm panierowanego kotleta cielęcego. Andrzej Zachowski wziął się za swoje kartoniki jakieś tam warzywne. Piotr Gruszka spojrzał zabijającym wzrokiem. A chłopcy się tego pytają. My to możemy jeść? Jedzcie. No zjedli wszyscy, uszy się trzęsły. Spytali się tylko, co mają zrobić, żeby częściej takie posiłki były. Ja mówię, wygrać. Z Bydgoszczą przegraliśmy. No i nie było argumentu. Nie.
Siema. A kuku. Siemaneczko. Chodź śmiało. Uhu! Witam. Nie idzie tam sobie. This week will be very hard for you both. Hey, what did Marian say? He said he said I did it? It was your idea, no. And she was only doing this. Oh, he was your marionette. Takiego gusta. Dobry. Ten ryż jest bardzo dobry. Chiński. Ten ryż. Na polach. Lizejski. A jabłka są z Grójca. Trochę ci się pomyliły kraje, ale okej. Okay, a jabłka z Grójca. Chyba jabłka. Nie, jabłka to jest rodzaj szampion. Jabłka, szampiony. Ryż chiński, jabłka, szampion, co jeszcze? Moja ulubiona odmiana jabłek, szampony. Szampony. Widzę, że macie idealne miejsce, nie? Nigdy nie ukrywaliśmy naszych uczuć do siebie. Dużo miłości. Ciebie i Jacka to trzeba wydać. Tu Jacek siedzi, nie sądzę. No to idealnie, nie? Już przeprowadziliśmy rozmowę z Jacusiem. Z kim? No z Jackiem przeprowadziliśmy rozmowę już. 20 minut. Tak? Aha, bo to jest dzień z kierownikiem. Tak. Co ustaliliśmy ostatnio? Dzisiaj ustaliliśmy w pokoju. Ale to też przy pani nie będę mówił, może lepiej. Że jakby tak zamordowano kilku ludzi, no. I miałbyś wytypować jedną osobę od nas zespołu, która by to zrobiła. Kogo byś wytypował? Lepego, ja bym od razu wytypował Lepego. Geralt z Rivii. Łowca potworów. Ja się przywitam klejącą ręką z wami. To jest dzień z życia kierownika. Cudowny ryż, który my spożywamy. Chciałbym dodać, że dzisiaj wyjątkowo jest niby dzień z kierownikiem. Pierwszy raz jest taki ryż, nie? Nie, zawsze jest. Petarda zawsze. Chiński. No. I jabłka czempiony. Gwiazdy na końcu. Siema. 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 Już dzisiaj wieczorem zapraszamy do legendarnego klubu Energy 2000. A tam się bawią strażacy. Proszę. O, akurat mam kierownika. Gdzie teraz się pan wybiera? Po banany. Po banany? Okej, okay, to jest pierwsze zadanie, tak? Tak, to jest podstawowe zadanie, żeby zadbać o banany. Bo to jest węglowodan, który może postawić nas na nogi w najgorszych, najtrudniejszych momentach naszej gry. Okej, okay, dobrze, dobrze słyszeć. Piotr, ja? Jak się czujesz? Będąc się tutaj jako... O, jak się mam czuć? Dobrze się czuję, chłopie. Był rzek w doma, wiesz, mam blisko, tu rzek przyszedł na mecz. Dobrze się czuję, no wiesz, będziemy szpilość tutaj, rozumiesz, pajak tam trzepią, rozumiesz, siatka mocno, chłopaki. Wiesz. No my też są gotowi, nie? Kuba, gotowi jesteśmy, Kuba. Nie mówi się gotowi, no uszykowani. Uszykowało, on też dobrze godo, ja wam muszę powiedzieć, on wyglądał jakby był poliglota. Ale on dobrze godo. Na pewno z nim zrobił wywiad też. Zapytaj się go, on ci powie. Na razie nie ma co dodać, my są uszykowani na sporty i na tym się trzeba skupić. Dobra. Dzięki. Co to masz? Bilety? No, kolejna poważna fucha kierownika. Czyli? Podzielić bilety. Okej. Okay. Tak, żeby każdy dostał i każdy wszedł z gości, których zaprosili nasi zawodnicy. Minutę wcześniej zacznij. Coś wcześniej? Tak, bo tam jest jakaś uroczystość taka, wiesz, oklaski, coś tam, a Ukraina i tym podobne. Dobra, no, a tak normalnie 36 zaczynamy.
wiedziałem, wiem, opowiem ci potem historię. No inaczej, historii tego zdjęcia i tak byś nie zrozumiał. Zrobiłeś zbliżenie? Tak. O, ładne, ładne. Moja żona ma pewną hipotezę a propos tego zdjęcia, ale to nie było tak. To nie tak jak myślisz, kotku. No to pogadane. Pogadałem. Dzięki Anik, dzięki. Fajnie. Dałem motywacyjną gadkę dzisiaj w szatni, także mam nadzieję, że będzie dobrze. A powiedz mi, właśnie zauważyłem ostatnio, że każdy robi jakąś motywacyjną gadkę. Nie tylko trenerzy, tylko jeszcze dodatkowo... Każdy z członków sztabu co mecz ma jakieś swoje 5 minut w szatni, więc ostatnio był Grzesiu, Rzetecki nasz fizjo, wygraliśmy wtedy z Nysą, także mam nadzieję, że dzisiaj moja przemowa da coś. Nie chcesz zdradzić? Nie, to nie mogę zdradzić, niestety nie mogę. Czyli tajemnica, tak? Tajemnica, tak. Okej, dobra. No, kieruj. Kierowi to można zaufać. Mówię teraz jak najbardziej poważnie. Może kierownik jeździ do autobusu jeszcze, czy nie? Nie. Dzięki. Mam kapcie na nogach. Nie no, naprawdę? No mogę iść. W moim plecaku, wie kierownik gdzie ja siedzę? Nie. Gdzie bagi siedzi? Pierwsze jak wchodzi kierownik drugimi drzwiami, od razu siedzi bagi tutaj po... W prawej stronie, pierwsze. No może. Ja siedzę obok niego. Nigdy nie zauważyłem, gdzie on siedzi. No wie kierownik gdzie. W mojej saszetce, w plecaku, jest shot guarany. Ja muszę go mieć na mecz, bo inaczej będę spał. Chyba, że jest kierowca, to ja szybko pójdę. Nie mi kierowca, ja jestem niekompetentny. Chyba, że... Jak da się... Chociaż jak kierownik w tych okularach, to ja nie wiem, kto tu jest bardziej niekompetentny, kurde. Chyba... W tej kwestii. Bohater. Widzisz. Mój bohater. Idealny kierownik. My knee, I have still some problem in the knee, so we have to check it on Monday, okay. And then we will see. Okay, yeah. Okay. Good How luck. Are you? Fine. Maybe fine. I should take the camera and no, show no, you no, one no, time. No, 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 not this time, not this and time. How do you Maybe feel next about time. That? What is your opinion on? No, 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 no. Ooh. Oh. That's it for me? I guess so. Oh, I would like, oh, in my... In my nipple? Nice, Jaco. We stand with our Ukrainian brothers. Because it's more than a sport, you know? Okay. Próba mikrofonu i 1-1. Raz, raz, dwa, trzy, raz, 1-1, raz.
obrony, żeśmy wytargali piłę. Jeżeli będzie tylko obrony, narzucać na sieć i grać w bloku. Osia by nam dała jeden. Dzień dobry. Spotykamy się za tydzień, w sobotę o godzinie 17.30 na meczu z Zaksą. No a może przy okazji jakiś kolejny odcinek wspomnień kierownika.